Mój współbrat usłyszał od siostry Bridge: kiedy będziesz głosił Słowo Boże, wtedy maski będą spadały z twarzy wielu ludzi i zobaczą, co się w nich dzieje. I to wzbudzi w nich ogromną skruchę. Będą pragnęli przyjść do Ciebie, aby wyznać swoje grzechy, przyznać się do jakiegoś wewnętrznego zakłamania, jakiejś nieprawdy. Będą pragnęli tą odkrytą prawdę ujawnić w sakramencie pojednania. Takie dostał proroctwo. Co więcej, ono się już zaczęło realizować. I mówi, że to jest coś bardzo przejmującego. Kiedy właśnie nagle ludziom spadają maski z ich twarzy, kiedy nagle dociera do nich to, kim są, to jak wielkie jest ich zagubienie, jak wielkie często udawanie i zakłamanie. To jest to, co dzisiaj mówi Ewangelia, że wyjdą na jaw zamysły wielu serc, pogubienie wielu serc. I gdy właśnie wyjdzie na jaw to zagubienie serca, gdy te zamysły, często powikłane, chore, takie strasznie obolałe i oddalające od Boga, gdy one ujrzą światło dzienne, wtedy te serca będą mogły być uzdrowione. I Maryja lubi asystować właśnie tego rodzaju cudowi.